Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z serii 5 za 10, czyli 5 produktów za mniej więcej 10 zł. Dzisiaj chyba nawet sporo mniej. Szybka akcja, raz, raz, więc zaczynam. Pierwsza rzecz to coś, co już na moim kanale pojawia się od bardzo, bardzo, bardzo dawna, a mianowicie są to pomadki z mła. Ja mam w trzech kolorach, 7, 13 i 3. Pomadki piękne, długo utrzymujące się na ustach, kremowe, niewysuszające, nawet bym powiedziała, że troszeczkę nawilżające. Oczywiście mła nie jest dostępne, mła Makeup Academy to się nazywa profesjonalnie. Nie są dostępne stacjonarnie, ale są dostępne online. One kosztują w Anglii, w Irlandii 1 funciaka albo 1 euro, to zależy, albo euro z czymś tam, nie wiem jak to dokładnie jest, w każdym razie koło 5 zł. W Polsce na Allegro można je dostać za 20, ale tam nie szukajcie. Ale można też, widziałam na Allegro, słuchajcie, za 4,90, za 7,90 i w takich podobnych cenach. Wiadomo, że do tego jeszcze dochodzi przesyłka, ale jeżeli zamawiacie coś przy okazji albo na przykład z koleżanką, czasem to może iść listem za 5 zł, więc jeżeli kosztują gdzieś tam 4,90 plus list, no to wyjdzie koło 10 zł, a pomadki naprawdę są godne polecenia i wiem, że wielu, wielu z Was się sprawdziły, bo się na nie skusiłyście. Także to pierwsza rzecz. Druga rzecz również będzie do ust. To jest wodoodporna kredka z Golden Rose. Ja mam w kolorze 306. To jest taki odblaskowy różowy. Kredka kosztuje, żeby Was nie skłamać, albo 3,90 albo 4,90. Utrzymuje się na ustach bardzo, bardzo długo. Ślicznie na nich wygląda. Wiadomo, to jest kredka, więc nie dla każdego. Ona będzie wysuszać, będzie tępa na tych ustach, ale jeżeli nałożymy na to jakiś błyszczyk albo balsamik, to sprawdzi się idealnie. No na pewno jej zaletą jest cudowny kolor, ale one są też w innych kolorach. No i ta genialna, bardzo długotrwała trwałość. Także kolejny zakup za małe pieniążki z mojego polecenia. I trzecia rzecz z kolorówki to jest baza. Baza, której ja używam już od bardzo dawna. Baza z Essence I Love Stage. To jest baza, która mi wystarcza do moich dobrej jakości cieni, ale nie wiem, czy to zależy. Do mojej dobrej jakości cieni jest idealna, długo się utrzymuje, cały dzień. Jak wracam nawet po 12 godzinach do domu, absolutnie nie mam nic zrolowanego, niczym się nie muszę martwić. Co tu jest kwestią sporną, to często pytacie mnie, czy ona ma kolor, bo u Was ona jest żółta, a u mnie ona jest taka jednak bardziej cielista, słuchaj, chociaż lekko pomarańczowa. Nie, no jednak jak się rozetrze ładnie, to jest cielista, no nie widać jej, prawda? No troszeczkę może. No nie, nie bardzo. A piszecie mi, że u Was jest bardzo, bardzo pomarańczowo-żółta i czy ona ma dwa kolory. Mi się wydaje, że ona ma jeden kolor, ale część z Was pisało, że może mieć dwa, także zwracajcie na to uwagę. I tak jak mówię, no nie podbija jakoś bardzo koloru, bo jest taka cielista, ale fajnie nam przygotowuje oko do nałożenia makijażu, no i przedłuża trwałość tych cieni. Dwie rzeczy z pielęgnacji, które też już u mnie się pojawiały. To jest zmywacz mój ulubiony, którego używam od, też żeby Wam znowu nie skłamać, 10 lat, może odkąd maluję paznokcie. Może wcześniej było coś innego, ale później pojawiła się Isana, więc od 5 lat na pewno. Ogromny, duży zmywacz, 250 ml i on chyba kosztuje około 5-6 zł. Zapach ma przyjemny, on niby mandel, to jest migdał, chyba, tak? Ale no migdałami nie pachnie, ale też nie ma takiego bardzo nieprzyjemnego zapachu, nie wysusza i pięknie te paznokcie zmywa, nie trzeba trzeć i się siłować, nie wiadomo jak, co oszczędzamy przez to czas i to jest super, jak można oszczędzić czas. I trzecia, czy piąta rzecz, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, która też już się pojawiała na moim kanale. To jest masełko z Nivei, Nivea Lip Butter Caramel Cream, akurat tutaj mam w rączce, ale mam też to malinowe, które jest obłędne, bo pachnie jak malinowa mamba. Koło dyszki, chyba nawet mniej. To jest najlepsze masło, jakie do tej pory miałam do ust, a miałam bardzo... ten też pachnie pięknie. Bardzo, bardzo różne. Ono świetnie nawilża.
nakładam grubą warstwę na noc, rano wstaję, mam piękne usta. Nawet mój, to ma rekomendacja mojego brata, który ma zawsze bardzo spierzchnięte usta. Dałam mu to w tym wersji naturalnej i bardzo, bardzo sobie chwalił ten produkt. Także jeżeli szukacie jakiegoś taniego masełka do ust, to z Nivei powinno się sprawdzić. Ale mi szybko poszło dzisiaj. No ale to tyle. 5 produktów, krótkie recenzje. Dajcie znać, czy ta seria dalej Wam się podoba, więc jeszcze coś tam w moich zapasach zadyszkę wyszukam i nagram następny, kolejny odcinek. No i dajcie oczywiście znać, czy używałyście któregoś z tych produktów i jak Wam się sprawdziły. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.